16 olimpiada matematyczna juniorów zawody drugiego stopnia 23 stycznia 2021 roku zadanie drugie dany jest kwadrat a b c d punkt e leży na przekątnej ac przy czym długość odcinka ae jest większa od długości odcinka ec na boku ab wybrano punkt f różny od b dla którego ef Równa się dE. Udowodnij, że miara kąta dEF wynosi 90 stopni. Tym razem pokażemy aż trzy różne sposoby rozwiązania tego zadania. Zacznijmy od rysunku. Sposób pierwszy. Dany jest kwadrat ABCD. Punkt E leży na przekątnej AC, przy czym AE jest większe niż EC, czyli ten odcinek. Jest dłuższy niż ten odcinek. Na boku AB wybrano punkt F różny od B, dla którego EF równa się DE. Różny od punktu B, bo punkty F, takie że EF równa się DE, są dwa. Jeden leży gdzieś wewnątrz boku AB, a drugi to właśnie punkt B. Niech E leży gdzieś tutaj, wtedy F będzie leżał tutaj. EF. I dE są równe. I mamy udowodnić, że miara kąta DEF, czyli tego kąta, wynosi 90 stopni. Ponieważ BC równe jest DC, bo ABCD jest kwadratem, oraz miara kąta BCE wynosi 45 stopni, tak samo jak miara kąta DCE, więc trójkąty BCE oraz DCE są przystające. Na podstawie cechy bok-kąt-bok, bok, gdyż mają wspólny bok EC, BC równe DC oraz równe kąty między tymi bokami. Stąd BE równe jest DE, czyli trójkąt BDE jest równoramienny. Oznaczmy zatem przez alfa kąt przy jego podstawie EBD oraz EDB. Wtedy miara kąta BED. To 180 stopni minus 2 alfa. Ponadto BE równe jest DE, co przed chwilą uzasadniliśmy, a DE równe jest EF z warunków zadania, czyli wszystkie te trzy odcinki mają równe długości. Trójkąt BEF jest więc równoramienny, zatem kąty EFB i EBF mają równe miary i wynoszą one 45 stopni. Plus alfa, gdyż DBF jest kątem między przekątną kwadratu a jego bokiem, ma więc miarę 45 stopni. W związku z tym, miara kąta FeB równa jest 180 stopni minus 2 razy 45 stopni plus alfa. A to jest równe 90 stopni minus 2 alfa. Wobec tego, miara kąta DEF to miara kąta DeB. Minus miara kąta FEB, czyli 180 stopni minus 2 alfa minus 90 minus 2 alfa. A to jest równe 90 stopni, co kończy dowód. Sposób drugi. Podobnie jak w sposobie pierwszym, uzasadniamy najpierw, że BE jest równe dE. Rozpatrzmy następnie okrąg o środku E i promieniu BE. Ponieważ BE równe jest DE równe jest FE, więc okrąg ten przechodzi przez punkty B, D i F. W związku z tym kąt DEF jest kątem środkowym opartym na łuku DF. Ma on więc dwa razy większą miarę od każdego kąta wpisanego opartego na tym samym łuku DF, w szczególności kąta DBF a kąt DBF jest kątem między przekątną a bokiem kwadratu, ma więc miarę 45 stopni. Zatem miara kąta DEF równa jest 2 razy miara kąta DBF, czyli 2 razy 45 stopni, czyli 90 stopni. Co kończy dowód. I sposób trzeci. Oznaczmy przez P i Q rzuty prostokątne punktu E odpowiednio na boki AB i AD. Ponieważ punkt E leży na dwusiecznej kąta BAD, więc EP równe jest EQ. Odległość dowolnego punktu leżącego na dwusiecznej od obydwu ramion kąta jest taka sama. Ponadto EF równe jest DE. W związku z tym, wykorzystując twierdzenie Pitagorasa, otrzymujemy PF równe pierwiastek z EF kwadrat minus EP kwadrat. Równe pierwiastek z DE kwadrat minus EQ kwadrat, równe QD. Z zależności tych wynika, że trójkąty EPF i EQD są przystające na mocy cechy bok, bok, bok. Ten bok jest równy temu, ten temu, a ten temu. Wobec tego miara kąta FEP równa jest mierze kąta DEQ. Stąd po dodaniu do obu stron tej równości miarę kąta QEF, Otrzymujemy: miara kąta DEF równa się miara kąta QEP. Ale miara kąta QEP równa się 90 stopni, więc również miara kąta DEF równa jest 90 stopni. I to kończy dowód. Pamiętajcie, żeby przy stosowaniu cechy bok kąt bok zwrócić uwagę na położenie równego kąta względem równych boków. Musi on leżeć pomiędzy tymi bokami. Jeśli kąt nie leży pomiędzy bokami, to trójkąty przystające być nie muszą. W obu tych trójkątach ten bok jest równy temu, ten temu, a ten kąt temu. A tymczasem oba trójkąty przystające nie są. Dzieje się tak dlatego, że ten kąt nie leży pomiędzy tymi bokami.